naszej edukacyjnej podróży dotarliśmy już do literki F. F jak Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku, czyli w skrócie FOMC, jest to ciało decyzyjne Fedu, czyli systemu rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych. System ten tworzy 12 regionalnych oddziałów banków Fed i Rada Gubernatorów składająca się z 5 decydentów. Jednak każdego roku o kształcie polityki pieniężnej decydować może zaledwie 10 decydentów. Jak więc dzielone są głosy? Otóż 5 gubernatorów zawsze może głosować. Są to m.in. stojąca na czele Fed Janet Yellen. Z kolei spośród 12 regionalnych banków tylko 5 każdego roku może decydować i głosy te zmieniają się rotacyjnie. W tym roku warto odnotować na marginesie, że najbardziej zagorzałym zwolennikiem podwyższania stóp procentowych w bardzo bliskim terminie jest pan Lockhart reprezentujący Richmond Fed, natomiast osobą, która dążyłaby do jak najdłuższego utrzymywania stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie jest Charles Evans z Chicago Fed.